Witajcie, Rafał z tej strony. Zapewne wiele osób z nas, z naszego grona, które oglądają ten mój program, miało do czynienia z taką sytuacją, kiedy dron odleciał lub też kiedy mieliśmy już wrażenie, że do nas nie wróci. Na przykład w sytuacji takiej, kiedy wiał silny wiatr albo straciliśmy sygnał i faktycznie nie było widać drona, nie wiadomo było, co się z nim stanie. Ja miałem takich przypadków, powiem wam, że już dość sporo. Nawet kiedy testowałem 1:1 Mini 2 i Mavica Mini, miałem taką sytuację, że Mini 2 spisywało się bardzo dobrze, a pokonując tą samą trasę, mniej więcej 200 metrów ode mnie, miałem wrażenie, że Mini 1 nie wróci. Jednak całe szczęście wrócił, ale miałem już to uczucie, które mówiło mi, kurczę, straciłeś drona. I tak, słuchajcie, jest bardzo często. Jeżeli ktoś dużo lata, nic dziwnego, że taka sytuacja może nas spotkać. Nie tylko z naszej winy, ale sytuacja losowa, kiedy na przykład utracimy sygnał na skutek zakłóceń. Wiadomo, jest to tylko elektronika. Wiele rzeczy się może zdarzyć, czy inne zewnętrzne okoliczności, jak na przykład gwałtowne powiewy wiatru na wyższych partiach, czy wyższych wysokościach. I słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy na temat tej usługi, która się nazywa DJI Flyaway Coverage. I to jest usługa, która zabezpiecza nam dostawę nowego drona w przypadku, kiedy stary dron odleci. Jest to usługa, która dotyczy dzisiaj tylko dwóch dronów. Pierwszy model to jest Mini 2, a drugi model to jest R2 i tylko te dwa modele są objęte tym serwisem. O tym trzeba pamiętać, że nie wszystkie modele. Usługa Flyaway Coverage jest podpięta już do całego pakietu w ramach DJI Care Fresh. Jeżeli mamy plan roczny, przysługuje nam jedna taka wymiana w przypadku odlecenia drona, a jeżeli mamy plan dwuletni, przysługują nam dwie takie wymiany. Nie kosztuje to nic więcej oprócz standardowej opłaty za DJI Care, natomiast w przypadku utraty drona i dostawy przez DJI nowego płacimy za Mini 2 225 euro, natomiast w przypadku R2 płacimy 399 euro. Jeżeli natomiast mamy program DJI Care Refresh Plus, wtedy przysługuje nam jedna wymiana w tym dodatkowym roku. Także mamy teraz trzy pakiety. Pierwszy to jest Care Fresh jednoroczny, dwuletni, a także Plus, czyli dokupowany po jednym roku, po tym standardowym planie. I słuchajcie, ważna sprawa na tym etapie, a mianowicie, żeby działało nam to ubezpieczenie w pełni, czyli także Flyaway Coverage, musimy zrobić tak zwany binding, czyli połączyć naszego drona, numer seryjny z aplikacją. I robi się to w profilu, czyli trzeba najpierw zaktualizować do odpowiedniej wersji. Ja aktualizowałem zarówno aplikację DJI Fly, jak i aktualizowałem firmware w obu dronach i to jest wymagane. Ostatni firmware to jest 610 dla Mavica R2 i o tym też trzeba pamiętać. Następnie wchodzimy do Profile na tej stronie głównej. Profile. I tutaj mamy Device Management i na tym etapie możemy przypisać drona właśnie do tego konta. Na tej podstawie działa nam dopiero ta możliwość pokrycia strat. I jest kilka pytań i odpowiedzi, ja jeszcze uzupełnię to, co powiedziałem teraz, czyli mamy nie dość, że pokrycie skutków wypadków, jeżeli zniszczymy drona, ale też jeżeli go nawet zgubimy, to jesteśmy w stanie odzyskać przynajmniej częściowo te koszty. Wiadomo, nie jest to może w pełni rekompensata, ale częściowa i to jest już dużo. Każdy, kto miał takie uczucie, że stracił wszystko w ciągu paru sekund, dokładnie wie, o czym teraz mówię. Za chwilę przejdziemy do pytań i odpowiedzi z zakresu Flyaway Coverage. Natomiast chcę wam tylko powiedzieć, że każdy DJI Care Refresh można kupić stosując link, który umieszczam pod każdym moim filmem na YouTubie. Jeżeli przekroczyliście 48 godzin od aktywacji, to nic straconego, bo można nagrać filmik weryfikacyjny, przesłać do DJI i faktycznie ubezpieczyć drona. Ja o tym też mówię, napisałem też na ten temat artykuł, który wam tutaj linkuję. Tak jest. No. Pytanie numer jeden. Jakie produkty są objęte tą gwarancją? Otóż tą gwarancją objęty jest tylko Mini 2 i R2. Dwa drony, łatwo się domyśleć, które są najnowsze od DJI i obsługiwane przez aplikację DJI Fly.
Wiadomo, następne pytanie jest, jakie są warunki, jeżeli chodzi o przypisanie konta i połączenie z naszym kontem danego modelu drona, a także z aplikacją, bo co jest charakterystyczne, tu jeszcze mamy trzeci element, łączymy aplikację ze sobą. Pierwsza sprawa to trzeba połączyć drona z naszym kontem DJI. W ten sposób określamy fakt, że jesteśmy właścicielem danego drona i przypisujemy. Wiadomo, tylko do jednego konta można dany model przypisać, czyli numer seryjny drona. Następna sprawa to jest zbindowanie, czyli połączenie drona z kontrolerem. Ja zwykle używam dwóch kontrolerów, wymiennie używam. Biorę jeden kontroler, latam czasami dwoma dronami, ale tutaj mamy określone, że bindujemy jeden remote controller, czyli nasz kontroler z dronem. I następne określenie, które jest ważne, if a flyaway accuse, only the owner of bound account can apply for flyaway replacement. Czyli jeżeli nastąpi taki fakt, że nam dron odleciał, tylko właściciel danego konta jest w mocy, czyli ma uprawnienie do tego, żeby wystąpić o wymianę. I tutaj jeszcze jest mowa o tym, że taki raport trzeba wypełnić z tego zdarzenia. Zapewne trzeba będzie dostarczyć też logi z lotu. No i następna sprawa bardzo ważna. If the flyaway replacement service cannot be used if the flyaway aircraft was not bound with the account. Warunkiem uzyskania wymiany musi być właśnie przypisanie i zbindowanie, czyli przepisanie naszego drona z naszym kontem. Na tej zasadzie się to odbywa. Co w przypadku kradzieży i co w przypadku, kiedy zgubiliśmy drona na przykład? Otóż nie, takie ubezpieczenie nie pokrywa nam kradzieży, nie pokrywa nam też zgubienia drona. Pokrywa nam tylko standardowy scenariusz, czyli podczas normalnych warunków użytkowania, podczas lotu dron odleciał, czyli na przykład były zakłócenia albo wiatr spowodował lub też inne czynniki, na przykład wyleciał akumulator, straciliśmy całkowity kontakt z dronem i nie odzyskaliśmy go. Kolejne określenie, które tutaj jest ważne, w przypadku takiego zdarzenia będziemy potrzebowali wydobycia flight logów. Ja takie opracowanie już robiłem, w jaki sposób uzyskać flight logi, czyli zapis z naszego lotu, dane z zapisu naszego lotu, jak je wyświetlić i w postępowaniu będzie to potrzebne, żeby dołączyć do raportu właśnie flight logi. Jeżeli nie będzie można synchronizować flight logów, jeżeli nie będzie można ich uzyskać, niestety ubezpieczenie takiego przypadku nie pokryje. Dobra, słuchajcie, to jest tyle. Pamiętajcie o tym, żeby przypisać do naszego konta, tam w profilu pojawia się device management, czyli zarządzanie naszymi urządzeniami i przypisujemy albo Mini 2, albo R2 do naszego konta. W tym momencie jesteśmy w stanie uzyskać takie świadczenia. Koszty dość spore, ale jednocześnie jeżeli tracimy drona, to przynajmniej częściowo odzyskamy naszą inwestycję, także to świadczenie jest jak najbardziej do przodu. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie kupowali DJI Care, czyli tą gwarancję, można sprawdzić moje filmy, w jaki sposób się postępuje. Mam też nagrane całe historie, jeżeli chodzi o DJI Care Refresh, od początku do końca, czyli od zakupu aż po uzyskanie egzemplarza wymiennego, który uzyskałem. Takie historie też mnie spotkały i też na ten temat nagrałem filmy. No i cóż, zapraszam Was oczywiście do darmowego warsztatu online dotyczącego filmowania dronem. Link znajdziecie pod filmem. Jeżeli jesteście zainteresowani natomiast tematycznymi warsztatami online z zakresu tych modeli, a także innych modeli DJI, zapraszam na Drone Bootcamp. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i oczywiście życzę Wam tego, żeby takie ubezpieczenie nie było potrzebne, ale gdyby cokolwiek się wydarzyło, życzę, żebyście takie ubezpieczenie jednak mieli i mogli odzyskać przynajmniej część Waszych kosztów. Do zobaczenia w kolejnych epizodach już niedługo. Cześć!